Odkąd sięgam pamięcią wstecz, deser, a może słodkie danie, które dzisiaj wam zaprezentuję, bardzo często gościło w naszym domu w takie, jak dzisiaj, zimowe wieczory. Bardzo często mama robiła nam właśnie ryż gotowany na mleku z prażonymi jabłkami i później to wszystko było zapieczone i podawane z cynamonem. Bardzo fajne danie, super deser, także z wielką chęcią się z wami podzielę tym, co jako dziecko bardzo często jadaliśmy. Także zabieramy się do pracy. Zaczniemy od przygotowania ryżu. Mleko zagotujemy. Do mleka dodam 2 małe szczypty soli. Mleko już się nam zaczyna gotować. Wsypię ryż. Ryż gotujemy od 12 do 20 minut. Chodzi o to, żeby się rozkleił. Ja wolę w tym deserze ryż taki bardziej rozklejony niż sypki, ale to już zostawiam wam, jak wolicie. Ryż się gotuje. Ja w międzyczasie będę sobie przygotowywał jabłka. Tylko nie zapomnijmy, że co chwilę musimy go przemieszać. Umyte jabłka obieram. Na tą porcję ryżu 4, jeżeli są mniejsze, to 5 jabłek w zupełności nam wystarczy. Ryż już myślę, że jest ugotowany. Dobrze go przemieszam i odstawię pod przykryciem na jakieś pół godzinki. W międzyczasie kończymy jabłka. Jabłka ścieram na tarce o najgrubszych oczkach. Jabłka już mamy starte. Na patelnię daję łyżkę masła. Jak masło się rozpuści, dodaję jabłka. Myślę, że 2 łyżki cukru w zupełności wystarczą. Dodam jeszcze sok z cytryny, bo jabłka nie były bardzo kwaśne. Jabłka prażymy do momentu, aż zobaczymy, że konsystencja będzie taka bardziej zwarta. Zaczną puszczać sok i troszeczkę odparują. Jabłka już się nam bardzo ładnie uprażyły. Dodam jeszcze łyżeczkę cynamonu. Taka płaska. Myślę, że będzie akurat. Już możemy wyłączyć gaz. Ale pachnie. Ryż zapiekę w takich miseczkach do zapiekania. Wysmaruję je delikatnie masłem. Ryż nam bardzo ładnie napęczniał. Staram się rozłożyć pierwszą warstwę ryżu. Musimy tak podzielić nasze składniki, żeby jabłka znalazły się w środku pomiędzy 2 warstwami ryżu. I na pierwszą warstwę będę układał jabłka. Teraz ryż, który nam został, dzielimy na 2 części. Idealnie na 2 naczynka nam wystarczyło. Z cukru wanilinowego, cukru pudru oraz kwaśnej śmietany przygotuję sos. Wystarczy wymieszać wszystkie składniki razem i delikatnie na powierzchni ryżu rozłożę sos. Wstawiam ryż do zapiekania na temperaturę 185 stopni, 25-30 minut. Zapachy, jakie są w kuchni, dają nam znać, że ryż już się upiekł.
Wygląda bardzo ładnie. Nie zostaje już nam nic innego, jak tylko posypać go cynamonem. Jako dekorację użyję lasek cynamonu, jabłuszko. Podaliśmy już sos, ale odrobinę ubitej śmietanki naprawdę dopełni smaku naszego dania. Jeszcze może tylko gałązka zielonego i wystarczy. Proszę bardzo. Ryż zapiekany z jabłkami. Gotowy. Smacznego.